Radio Tok FM w Rokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. My tu nic nie reklamujemy. Możemy reklamować kanał El Mercedes, wiesz. Przynieść, tak, bo tam wszystko co ile ma internetu, bo on mi może i teraz to będzie w internecie odbić to, ale ja mam te pierwsze. Zbliża się godzina 9. Na której karcie jest najwięcej internetu? Tak jest dużo internetu, to może być teraz. A to wątpię, gdzie jest? Tam zgromadzenia parlamentarnego na w Warszawie. Grupka mężczyzn i młodzieńców zawita dziś do piekar śląskich. Zostawiam, bo tam wodę dałam, żeby tam zapomniałam w Krakowie. Będzie, bo tam kale stoi na wieki wieku. Ponad 500 parlamentarzystów kraju sojuszu. Nie weźmie, no nie mogą. Wczoraj o kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. Tematem dzisiejszych spotkań w ramach obrad NATO będą m.in. cyberingerencja Rosji w wybory i referenda krajów sojuszu, wykorzystanie przez terrorystów kryptowalut, a także przyszłość porozumienia nuklearnego z Iranem i bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim. W czasie porannego panelu wystąpi szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Mariusz Błaszczak będzie mówił o zadaniach NATO i reagowaniu na wyzwania stojące przed sojusznikami. Obrady zgromadzenia organizowane są w Polsce po raz trzeci. W Leżajsku dziś odbędą się uroczystości w hołdzie ofiarom niemieckiej pacyfikacji miasta sprzed 75 lat. W nocy z 27 na 28 maja 1943 roku Niemcy w odwecie za zlikwidowanie przez polskie zbrojne podziemie konfidentów otoczyli Leżajsk i zamordowali 43 osoby. Część ofiar zabito w czasie rewizji w domach w poszukiwaniu żołnierzy Armii Krajowej, część po wyrokach wydanych przez Trybunał zorganizowany w budynku miejscowego Sądu Krockiego. Mówi o tym historyk Marian Markowski. Śmierć od razu. Podczas rozstrzelania zginęło 28 osób mieszkańców Leżańska i okolic. Kolejnych przekazano w ręce gestapo do Jarosławia, innych do transportu do obozu pracy przymusowej w Pskowie, jak się później okazało, na 20 osób. No i pozostałych część, których, że tak powiem, wiadomo było, że nie byli zagrożeniem dla okupantów, zostali wypuszczeni. W celu upamiętnienia ofiar zbrodni dziś w Leżajsku odbędzie się rekonstrukcja historyczna. Przygotowano scenografię mającą przybliżyć obraz ówczesnego miasta, w tym drewniane domy, budynek sądu z więzieniem. Widowisko z udziałem ponad 120 aktorów rozpocznie się o godzinie 15 na placu targowym w pobliżu pomnika ofiar pacyfikacji. Tradycyjnie ostatnią niedzielę maja do piekar śląskich zawita tysiące mężczyzn, aby modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej Piekarskiej. Wezmą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców. Przed cudownym obrazem Maryi będą dziękować i prosić o wsparcie w swoich intencjach. Tegoroczna uroczystość będzie wyjątkowa ze względu na jubileusz poświęcenia pierwszego tutejszego kościoła. Z Rzymu przyjedzie specjalny wysłannik papieża Franciszka, kardynał Zenon Grocholewski. Pielgrzymka mężczyzn przybywa do piekar od 1947 roku. To największe wydarzenie religijne na Górnym Śląsku, ale wśród pątników są uczestnicy z całej Polski. Mówi ksiądz prałat Władysław Niszporek, proboszcz i kustosz piekarskiego sanktuarium. Spotykamy się w tej wielkiej wspólnocie mężczyzn i młodzieńców, aby przeżyć prawdę wiary, że Bóg jest miłością, bo dał nam matkę. A z drugiej strony też, by spotkać się między sobą. Niektórzy z pielgrzymów odwiedzają Matkę Bożą regularnie od bardzo wielu lat. Nasi ojcowie tu chodzili, bo nie ufali. No i my też. Na cały rok jest strzok naładowany. Przez kilkanaście lat do piekar pielgrzymował ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Jako papież co roku kierował do piekarskich pielgrzymów swoje przesłanie. Dziś list papieża Franciszka odczyta jego legat kardynał Zenon Grocholewski. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ponad 250 filmów, 4 konkursy, suma nagród wynosząca ponad 200 tysięcy złotych. Dziś w Krakowie rozpocznie się 58. Festiwal Filmowy. W kategoriach konkursowych publiczności zostanie pokazanych ponad 100 filmów, mówi dyrektor programowa festiwalu Barbara Orlicz-Szczypuła. W konkursie dokumentalnym pokażemy filmów 18, w konkursie muzycznym Doc Film Music mamy filmów 10. Konkurs krótkometrażowy to najstarszy konkurs naszego festiwalu, filmów jest 35. W tym reprezentacja filmów polskich. Te wszystkie 4 nagrody są taką przepustką do Oscarów, gdyż te 4 nagrody znajdują się na liście kwalifikujących do nagrody właśnie w dziedzinie filmu krótkometrażowego. Jedna z nagród festiwalu Smok Smoków powędruje do Siergieja Łoźnicy, wybitnego twórcy
filmów dokumentalnych, opowiada Krzysztof Gierat, dyrektor festiwalu. I to jest nagroda, którą przyznajemy za wkład w światowe kino na przemian. Animatorowi i dokumentaliście, w tym roku wypadło na dokumentalistę. Sergiej jest naszym wielokrotnym laureatem. Co przyjeżdżał, to wygrywał. W związku z tym było oczywiste, że powinien dostać Smoka Smoków, który na ogół przyznawaliśmy bardzo sędziwym twórcą. On ma 50 parę, więc wszystko jeszcze przed nim. Krakowski Festiwal Filmowy potrwa 8 dni. To najstarszy w Polsce festiwal poświęcony filmowi. Jeszcze informacja dla podróżujących samochodami. Z powodu wypadku zablokowana jest autostrada A4 na 617 km na Podkarpaciu. Kierujący BMW wjechał w barierkę oddzielającą pasy ruchu i dachował. Troje pasażerów auta zostało rannych. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Chałupki koło Przeworska. Autostrada A4 jest zablokowana od węzła Przeworsk w kierunku Jarosławia i dalej do przejścia granicznego w Korczowej. Dziś na wschodzie i ziemi lubuskiej zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na południowym wschodzie duże, z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 stopni do 26, chłodniej na Podhalu i Wybrzeżu od 19 stopni do 22, cieplej w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej 27-28 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz czas na dyskusję polityczną w programie 7x24. Przenosimy się do studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Tam czeka już na nas prowadząca Katarzyna Gujska i goście. Siedem razy 24. A my kłaniamy się nisko właśnie ze studia Władysława Szpilmana w Warszawie, w warszawskiej siedzibie Polskiego Radia. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia, ale zanim je rozpoczniemy, to przypominamy, że na Państwa głosy bardzo czekamy i to przez cały tydzień, przez całą dobę można do nas dzwonić i skorzystać z możliwości, z prawa bycia częścią naszej audycji. Naprawdę bardzo prosty sposób jest na to, jak to zrobić. Wystarczy zadzwonić pod warszawski numer 22 645 24 00, nagrać swoje pytanie, komentarz, opinię, a my Państwa głosy wyemitujemy w czasie programu. Wszystkich oczywiście się nie da, ale dzisiaj również takie głosy, nawet bardzo mocne, w programie będą zacytowane. Katarzyna Gujska, gorąco zapraszam, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwości, pan poseł Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, pan Piotr Apel, poseł Kukiz 15, pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie i pan poseł Paweł Kobyliński z Nowoczesnej. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w poniedziałek prezydent Lech Wałęsa odwiedził protestujących w Sejmie. Protestujący mieli wobec niego już przewidzianą rolę. Bardzo proszę o pierwszy materiał. Chcielibyśmy pana prosić, żeby pan z nami został. Mamy wolny materac. Przygotowany. Słuchajcie, to ja chcę zwyciężyć z wami, a nie siedzieć. Pan prezydent siedział, nie chciał siedzieć i leżeć, chciał zwyciężać. Ja bym chciała Państwa poprosić o komentarz do tych odwiedzin, bo one miały taki bardzo specyficzny charakter w świetle kamer, przy wszystkich mikrofonach. Pan prezydent mówił o tym, co w zasadzie byłby gotów zrobić dla niepełnosprawnych. Ma tylko jeden warunek, trzeba mu dać milion ludzi i wtedy wszystko będzie załatwione. Panie pośle, jak pan... Próba one man show, próba jednak wykorzystania politycznego przez prezydenta, który w ostatnich wyborach, który startował, uzyskał 1% poparcia. To żałosne i myślę, że ci ludzie, którzy oczekiwali z jego pomocy, byli trochę zawiedzeni, nawet jeżeli nie chcieli o tym mówić. A natomiast znamy Lecha Wałęsę, jego bufonady. Myślę, że jest człowiekiem bardzo zakochanym w sobie, z wzajemnością i potraktował instrumentalnie tych biednych ludzi. A szczerze mówiąc, myślę, że to raczej
tak powiem, dyplomatycznie z punktu widzenia osób, które tam są, tych rodzin, opiekunów, to no, w sensie wizerunkowym wizyta Lecha Wałęsy była kiepska dla Lecha Wałęsy, ale to też nie była specjalnie dobra. Jednym słowem uważam, że Lech Wałęsa pokazał, że jego ego jest ważniejsze niż realne problemy. Pan poseł Michał Szczerba, jak to ocenia? Czy mamy powinni dać, bo jest nowe. Ale on z ciebie robi konia. Jej się pytałem się. I mam pytać, czy znowu, to jest nowe. Lecha Wałęsy za to, że na wezwanie, na zaproszenie protestujących pojawił się w Sejmie, wysłuchał ich. A powinien zostać tam z nimi? No bo wiem, że to jest Timo, panie. Żebyśmy się dowiedzieli o problemie osób niepełnosprawnych. Czy właśnie największy problem polega na tym, że niepełnosprawnych i tych, którzy są opiekunami tych dorosłych niepełnosprawnych, wiedzieliśmy i wiedziała też doskonale pani minister Rafalska, bo przecież uczestniczyła w tych demonstracjach, które odbyły się jeszcze za czasów Platformy i obiecała, że będzie jedna z pierwszych rzeczy, które zrobi. Tego nie dotrzymała niestety w tej kwestii zbyt szkoda. Najbardziej wymaga pomocy i takie zainteresowania państwa. Ja się tylko martwię jedną rzeczą, znaczy, że my przestaniemy patrzeć na osoby niepełnosprawne, te, które wymagają właśnie finansowej pomocy od państwa i co do tego chyba nikt nie ma żadnego wątpliwości, tylko przez pryzmat protestu, a nie przez pryzmat tych 280 tysięcy osób, które codziennie walczą, zmagają się z trudnościami. Tak, że my patrzymy przez pryzmat protestu, dlatego że tak naprawdę to nie jest grupa 280, tylko jest to dużo szersza grupa. Tam są bardzo różne kategorie ludzi, że to prawda, natomiast my teraz rozmawiamy o pewnej części. Natomiast panie pośle, tam są też osoby, które w ogóle jakby są poza systemem. W tej chwili one nie protestują, nikim uwagi nie poświęca. Panie mówią tylko, że one chcą pieniędzy dla swoich dzieci. Ja to rozumiem jako matka, to tylko rozumiem też, że państwo patrzy trochę z innej strony. To są też ludzie, którzy naprawdę mają jeszcze gorszą sytuację. Praktycznie samo patrzenie, znaczy są pewne korekty, które przy takim zaniedbaniu, które było przed 20.
20, prawie 30 lat. To te drobne korekty. Natomiast ten 500 zł, o którym pani redaktor mówiła, rozumiem, że miałoby dotyczyć wszystkich. Teraz nie wiem, czy ty wiesz, ale ta Krystyna Pawłowicz, to jej nienawidzą. To katolicy, że ich swojego kościoła nienawidzą, powiedziała, że teraz to ludzie będą opiniować sędziów. Że teraz nie będzie sędzia robił co, będzie na co miał ochotę. Tylko ludzie będą mówić, że ten sędzia to zrobił, to tak i to źle. Będą opiniować sędziów. To nie będzie dobrze teraz. Dla tych krętaczy. Nie, to nie jest 280. Są inne osoby, których ten postulat nie dotyczy, bo ten postulat dotyczy, przepraszam, bo to może warto wytłumaczyć, ten postulat dotyczy osób, które dziś są osobami pełnoletnimi, ale doznały kalectwa w wieku dziecięcym. Natomiast jeżeli ktoś, to jest przykład, był osobą 23-letnią, nie uczył się już, dopiero co zaczął pracę lub tej pracy nie zaczął i wtedy miał wypadek, to ten postulat jego już nie dotyczy. Czy pan o tym wie, że ten postulat tego człowieka nie dotyczy? Wiemy, panie doktorze. Właśnie, no ale to... Dlatego trzeba... Państwo prawo tworzą, no to ja chciałam przypomnieć, że wcześniej te osoby niepełnosprawne też były, one się nie pojawiły. Te uczestnicy nie pani, temu. Panie, pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Państwa lider akurat był osobą, która podczas ostatnich rządów, części rządów była odpowiedzialną osobą za sprawy społeczne. Jak Państwo na to patrzą? Czy można dać tym osobom, które teraz pracują, 500 zł, przepraszam bardzo, w żywej gotówce, czy jednak z uwagi na chociażby decyzje, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, tego po prostu w ten sposób nie można zrobić? Jak to jest? Przede wszystkim musimy trochę inaczej patrzeć na ten protest. To jest inny protest niż przyjeżdżający ulicy, protestujący przeciwko decyzji rządu. No i dlatego ten protest jest inaczej traktowany niż... Po pierwsze, jest to nie słuszny protest rolników, którzy protestowali przeciwko bezczynności ministra Jurgiela. To jest protest ludzi, którzy z różnych powodów, nie z własnej przyczyny, są wykluczeni z życia takiego, jak mamy my dzisiaj, czyli mamy dostęp do świadczeń, do pracy, do tego wszystkiego, co nam wolna Polska przyniosła, między innymi Lech Wałęsa. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz w ubiegłej kadencji po 17 dniach codziennych rozmów z protestującymi udało mu się osiągnąć porozumienie. Protest się zakończył i myślę, że nie byli wszyscy zadowoleni. Ani protestujący, ani ówczesny rząd nie był zadowolony, bo rozwiązania nie były wszystkich satysfakcjonujące. Natomiast też udało się w ubiegłym tygodniu, o tym powiedzieć pani redaktor, szanowni państwo, podpisać w Sejmie taki pakt. Partii opozycyjnych, ugrupowań opozycyjnych, pozaparlamentarnych, parlamentarnych osiągnięto porozumienie. W zasadzie do tego porozumienia brakuje tylko PiS-u i jego klubu parlamentarnego i pewnie ten protest by się zakończył, bo potem również się podpisał protestujący. Przede wszystkim wydaje mi się, że nadal brakuje poważnego traktowania nie tylko tych osób. One przecież nie walczą o swoje dzieci, o siebie, tylko one walczą w imieniu niepełnosprawnych wszystkich w Polsce. Tego normalnego języka rozmowy z nimi brakuje. No nie, panie pośle, no też musimy tej uczciwie powiedzieć, że tak nie jest. No nie są środowiska, ale są środowiska osób niepełnosprawnych, które krytykują ten protest, więc rozumiem, że one reprezentują dużą grupę ludzi, ale to nie jest... Ale ja chcę powiedzieć, że oni nie walczą o postulaty, ale te osoby nie walczą o sprawy swoich rodzin czy swoich dzieci, tylko generalnie walczą o sprawy osób niepełnosprawnych w Polsce. I to powinniśmy wziąć pod uwagę. Informacje komentuje pan poseł Maliszewski. Żeby ktoś ze słuchaczy, widzów odniósł takie wrażenie, że te osoby protestują w sprawie obrony swoich rodzin. Nie. Ja powiem więcej, pani redaktor. Trzeba, aby tych ludzi zrozumieć, to trzeba mieć z takimi osobami do czynienia. Ja mam w swojej bliskiej rodzinie dwie takie osoby, które są już dzisiaj osobami dorosłymi, które wymagają 24 godziny opieki na... Ale panie pośle, ja myślę, że tego nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, to jest niezwykłe wyzwanie, niezwykłe trudne i tak dalej. W świetle fleszy, ale mówię
Być może powinien zostać, rozmawiamy też, no bo tak czasami bywa, że politycy polityczni raz jednej opcji, raz drugiej takie protesty wykorzystują. No i pytanie, gdzie jest granica, bo wiadomo, że to, że opozycja rozmawia z protestującymi, to nie jest jeszcze zarzut. Tak? To jest normalne, że rozmawia. Natomiast pytanie, gdzie jest ta granica, kiedy już się ten protest... Ja zadałam bardzo konkretne pytanie. Czy pana zdaniem w tej chwili rząd może spełnić postulat, czy są prawne możliwości spełnienia tego postulatu protestujących? Czyli... Prawne są oczywiście, panie redaktor, w każdej chwili, tylko czy są finansowe? Ale nie, ale prawne, przepraszam, ale w wiedle wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że droga i rozwiązanie jest, istnieje, funkcjonuje i może być przez wszystkich zaakceptowana. Dobrze, pan poseł Zbigniew Wyrgla z Porozumienia. Pan poseł Majszewski powiedział rzecz istotną. Powiedział, że w roku 2014 doszło do kompromisu. Żadna ze stron nie była z tego kompromisu zadowolona. No, w każdych rozmowach musi być tak, że obie strony muszą ustąpić. No, ja przypomnę raz jeszcze, że żeby jeden z dwóch postulatów został spełniony w 100%, a drugi w formie rzeczowej. Ja często zadaję to pytanie i słuchaczom, i moim rozmówcom, czy zdarzało się państwu pomóc komuś w formie rzeczowej. Czynimy to bardzo często w życiu. Ja nie sądzę, żeby ta pomoc rzeczowa była odbierana przez te osoby jako jakaś gorsza od tej wprost wyrażonej w złotówkach czy w innej walucie. To także jest pomoc. I ja myślę, że dzisiaj jest taki czas, żeby dać rządowi ten moment, żeby sprawdzić te rozwiązania, czy one rzeczywiście funkcjonowały. Te związane z dostępem do usług rehabilitacyjnych, te związane z dostępem do tych wyrobów medycznych, których te osoby rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebują. Ja myślę, że będą tacy niepełnosprawni, którzy powiedzą, że dla mnie taka pomoc jest nawet może bardziej wartościowa, bo skorzystam z niej w taki sposób, że to będzie miało większy wymiar. To nie jest taka pamiętam. 500 złotych. No tak też się może okazać. Wszyscy państwo tu mówili o tym, że jest problem z określeniem tej grupy osób, do której adresujemy pomoc. Rzeczywiście problem jest wielki z określeniem tej grupy, bo według spisu powszechnego z roku 2012 mamy, proszę Państwa, 4,8 miliona osób niepełnosprawnych w różnym stopniu niepełnosprawności. To jest olbrzymia cyfra, ale to jest cyfra nieporównywalna z innymi krajami. Ja próbowałem to sobie zestawiać, ale jak to wygląda, no, nie sądzę, żeby Polacy byli w jakiś szczególny sposób dotknięci. Ja dopytam Pana zdaniem, jeżeli Pan to analizował, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że ten system urzędniczy w Polsce jest w gruncie rzeczy rozproszony i nieskoordynowany, bo on jest rozproszony i nieskoordynowany. Tutaj na wielu poziomach, w różnych instytucjach różne instytucje podchodzą do niepełnosprawności i no wiem, że naprawdę są problemy z wyliczeniem, ile osób rzeczywiście w pełni niepełnosprawnych w Polsce jest. Dokładnie tak. My musimy ten system w pełni niepełnosprawny, rzeczywiście takich, które nie mogą pracować. Które nie mogą zupełnie pracować. My musimy ten system urzędnictwa zreformować, to z całą pewnością. No i to zapowiedział pan premier Morawiecki, że ten system zostanie zreformowany i dopiero wtedy, w takim poczuciu odpowiedzialności za państwo, będzie można podjąć tą decyzję, komu pomóc, w jakiej wysokości i do kogo adresujemy tą pomoc. Naprawdę to jest dzisiaj tego typu. Dobrze, to ja w takim razie to pytanie, które postawił pan poseł Gryglas, kieruję do pana posła Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej. Panie pośle, dlaczego pomoc rzeczowa jest gorsza od żywej gotówki? Tak, są różne potrzeby prawdopodobnie osób niepełnosprawnych, bo rzeczywiście to jest też sytuacja też taka mało komfortowa dla mnie, że... Ale daj czystą kartę na nowo napiszcie. Nic nas nie jest, a mało kto chyba wie o nas tyle o niepełnosprawności jak tamte osoby, więc może warto by więcej od nich informacji zaczerpnąć. Natomiast... No, panie pośle, ja powiem szczerze, że ten dyskomfort jest całkowicie nieuzasadniony, bo to jest niestety tak, że państwo...
pracują nad tym sądem. Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Natomiast pani redaktor, z tego co wy pracujecie, tutaj, idzie kontynuując dalej, tutaj myśl. Oczywiście część rzeczy może być w formie rzeczowej, ale chciałbym tutaj przypomnieć, że jak prowadzony był program 500+, to jedną z kryteriów, jednym z atutów tego programu było przez takie przeświadczenie wprowadzających, że to człowiek, który otrzyma dane świadczenie, najlepiej wie, jak te środki wykorzystać. I dlatego tutaj dziwi mnie, dlaczego akurat w tym przypadku osób niepełnosprawnych, które mają tak zróżnicowane również potrzeby, bo przecież nie można dla jednych, nie wiem, pieluchomajtki są ważne, dla innych cewniki. Ja się nie znam na problem osób niepełnosprawności, więc jakby mamy tutaj te inne rzeczy. Mamy przecież również zapowiedź tego, że na przykład będą rehabilitanci bez kolejek. Tylko to jest tak, że w ogóle rehabilitantów w Polsce nie ma. Podobnie, to jeszcze wydłużymy kolejki tam, gdzie one już są bardzo długie. I generalnie to chyba, z tego co pamiętam, pan poseł Apel mówił o braku systemu w tym zakresie. My musimy zawsze na rzeczy rzeczywiście patrzeć systemowo. To znaczy, nie można odrywać pomocy niepełnosprawnym od generalnego systemu służby zdrowia jako takiego, od systemu znowu opieki społecznej, no bo to są wszystko właśnie systemy połączone. A często tutaj przez ostatnie lata robimy jakieś takie wrzutki, takie hybrydy, nie wiadomo co to w ogóle jest, jakieś protezy i to ma jakoś, państwo ma jakoś funkcjonować i ta pomoc też pewnie jakoś tam będzie funkcjonować, lepiej albo gorzej, którą zaproponowali obecnie rządzący, ale oderwana od całego innego systemu, na przykład opieki zdrowotnej, tego, że rehabilitantów nie ma, tego, że nie ma pielęgniarek, tego, że nie ma możliwości... Panie pośle, pytanie się nasuwa, skoro nie ma w Polsce rehabilitantów, to ich nie będzie, nawet jak się będzie, jak można będzie za nie płacić. Oczywiście, ale to nie będzie. Publicznej służbie zdrowia oni często jeszcze są niepublicznej, właśnie na przykład te 500 zł mogłyby pomóc. Im więcej wolnego rynku, tym lepiej. Natomiast wracam do tematu, jeśli nie ma dostępu i zachęcania ludzi do, żeby kształcili się w tych zawodach, no to znowu będziemy cały czas dreptać w miejscu. Ja rozumiem, że to są rzeczy na lata i tu akurat też zgodzę się, że system orzecznictwa jest do wymiany, bo kiedyś to jeszcze próbował chyba zmienić pan profesor Hausner, chyba w 2004 czy 2005 roku, to się mocno odbiło, z tego co wiem, na sondażach ówczesnej partii rządzącej, ale to był jeden z elementów. My musimy patrzeć w ogóle na państwo systemowe. Jak nie, a to w tej chwili to już pan mówi jak przedstawiciel koalicji rządzącej. Ale nie. Jeśli mogę tylko dokończyć zdanie, to nie chodzi o to, czy jestem przedstawicielem partii rządzącej, czy nie, ale mieszkam w tym kraju i chciałbym, żeby ten kraj po prostu szedł do przodu. I między innymi to jest jeden z elementów, który musimy rozwiązać. Zanim oddam panom głos, bo będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, może pierwszy głos państwa, słuchaczy Polskiego Radia 24, widzów Telewizji Republika, tutaj pewno głównie słuchaczy. Bardzo proszę w takim razie o ten komentarz. Dlaczego PiS nie zrobi tabeli, z której by wynikało, z czym przyszli z poprzedniego rządu niepełnosprawni i ile w tej chwili dostali dodatkowych złotówek? To rozumiem takie domaganie się tego, żeby sytuacja zmiany i tego, co rząd zrobił, jakie parlament podjął decyzję, była w sposób bardziej jasna przedstawiona opinii publicznej. Pan eurodeputowany Ryszard Czarnecki zwracał się o głos. Za chwilę pan poseł Michał Szczerba. Dobry postulat i dziękuję tej pani za tę sugestię. Rzeczywiście staraliśmy się to mówić, chcieliśmy się pokazać, jaką nędzę żeśmy odziedziczyli w tym zakresie. Nie waham się użyć tego słowa. Myślę, że akurat ten rząd to jest paradoks, że ten protest trwa tak długo, a ten rząd akurat dla tego środowiska zrobił tak bardzo wiele, bardzo znaczący wzrost renty socjalnej przecież, bardzo konkretne propozycje i na krótszą, i na dłuższą metę. Natomiast to też trzeba powiedzieć bardzo jasno. Środowisko niepełnosprawnych w trakcie tego protestu na początku jednoznacznie go popierało, teraz już jest bardzo podzielone. Widzieliśmy protest przed Sejmem osób, rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych przeciw
przeciwko temu protestowi w Sejmie. Coraz więcej głosów jest krytycznych. Ja stwierdzam fakt. Oczywiście rząd będzie cały czas się pochylał z troską i z empatią nad problemami środowiska i nad tymi osobami, które są w Sejmie. Tylko stwierdzam fakt, że też ten protest po tylu dniach wygenerował istotne podziały, co widać na portalach społecznościowych, jeżeli ktoś czyta mi o tym, które polecam. Ponadto wydaje mi się, że tak patrząc na to tak subiektywnie, może byłoby lepiej, gdyby ja tutaj akurat myślę, że jego postulaty są rozsądne i racjonalne. I cieszę się, że taki głos jest, bo to jest głos merytoryczny. Musisz zgadzać się, ale jest merytoryczny. Musisz też kogoś odnieść. Natomiast ja bym proponował, żeby może troszeczkę ciszej krzyczeli. Ja nie mówię tutaj o osobach, które są w studiu akurat, ale partia PSL miała swojego ministra przez kilka lat, który zajmował się polityką społeczną. No i delikatnie mówiąc, że dzisiaj kogoś oskarżacie, to może uderzcie się w własne piersi i zwróćcie się do waszego prezesa. Co Platforma mu nie dała zrobić, to niech to powie, że mu nie dała zrobić. Pan prezes negocjacji osiągnął porozumienie, panie pośle, aby po 40 dniach zaogniacie konflikt. Tak, znaczy, jeszcze za chwilę powiecie, że ci niepełnosprawni. To pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, to była uwaga, za chwilę pan poseł Michał Szczerba. Panie Sochakin wyjaśnię. House of Common się przerywa posłom. Weźmy się za sprawy niepełnosprawnych pani i pana partia. Proszę pana, rzeczywiście 8 lat. Co zrobiliście? Nie powiem, bo mi się przyszło. Rzeczycie 2 lata jeszcze takie zrobiliście nic. Wygenerował nikt. PSL miał w nosie, powiem delikatnie, żeby nie powiedzieć niepełnosprawnych. I Polska to wie. PSL, wasza partia miała w nosie. Kto ma w nosie? To są dopowiedzi pana posła Maliszewskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni panowie, jesteśmy też w radio i naprawdę słuchacze mogą już nie wiedzieć, kto mówi. Ostatnie zdanie wypowiada. Ta rzecz, która bardzo mi się nie podoba jako komuś, kto reprezentuje Polskę w prawie europejskich sprawach narodowych. No próba umiędzynarodowienia tego protestu. Naprawdę zagranica nie jest arbitrem, nie jest sędzią, która powinna rozstrzygać o polskich sporach, o polskich problemach. Rozstrzygajmy je w kraju, u nas w kraju, a nie eksportujmy. Pan poseł Michał Szczerba, panie pośle, pojawił się taki głos, że niepełnosprawni, osoby protestujące, bo tam są przecież nie tylko osoby niepełnosprawne, są w sposób niehumanitarny traktowani w polskim parlamencie. Czy to nie jest przesada? Nie, ja to dostrzegam od kilku dni i mam wrażenie, że to jest zorganizowana akcja nieludzkiego, poniżającego traktowania protestujących. A na czym to poniżające? Polega to na tym, że uniemożliwia się tak naprawdę funkcjonowanie tym osobom w Sejmie. Wczoraj były włączone windy przez prawie cały dzień, co uniemożliwiało tak naprawdę poruszanie się, korzystanie z łazienki, z prysznicem. Były również ograniczenia związane z tym, że przez kilkanaście godzin osoby palące, ja nie jestem osobą palącą, uniemożliwiano im pójście do palarni. No, brak możliwości otwierania. Ale panie pośle, już daj brak możliwości otwierania to, na ich zdrowie. No ale adwentyści mają ceremoniał dosłownego mycia. Marszałek Karczewski chciał wywołać epidemię i bardzo skutecznie tą epidemię wywołał, tylko to nie jest epidemia taką, jaką marzył Karczewski. To jest epidemia obojętności, to jest epidemia pogardy rządu, to jest epidemia również budowania fałszywych... No dobrze, ale myśmy gdzieś przeszli do konkretów. Ja pana zapytam, czy pan jest w stanie podać przykład trwającego ponad miesiąc protestu okupacyjnego Unii Europejskiej, w którym protestujący mieliby do dyspozycji jakieś dodatkowe pomieszczenia, byliby żywieni zgodnie z własnymi oczekiwaniami i sugestiami, na przykład jeżeli chodzi o rodzaj tam pieczenia czy godziny podawania posiłków w soboty, w niedzielę również. Nie, ale tam troszeczkę takie... Niepełnosprawni byli traktowani z godnością. Po trzech dniach tak naprawdę osiągnięto porozumienie, które zostało sfinalizowane. Po trzech dniach to były negocjacje dotyczące waloryzacji tego świadczenia, które zostało
opiekunom przyznane. To były całkiem inne podejścia. Ja nie mówię o tej hańbiącej sytuacji, która miała miejsce w czwartek, wtedy, kiedy matki, kobiety, Polki, obywatelki były szarpane, były odpychane w sposób brutalny, były traktowane. Jest to wielka hańba pana marszałka Kuchcińskiego, który odpowiada jednoosobowo za tą sytuację. I pan jeszcze ostatnie zdanie. Pan europoseł Czarnecki powiedział o znaczącej poprawie. Jaka to jest znacząca poprawa, panie pośle Czarnecki? 16% wzrostu renty socjalnej to jest 130 zł. To jest 130 zł. Używaj gotówki, bo lubicie tego określenia używać. 130 zł. Pan mówi, no po co pan kłamie? No pan się wydłuża jak Pinokio w tym momencie. A pan wie ile wynosi renta socjalna, czy renta najniższa, renta ZUS-owska? Pan kłamie bez przerwy. O ile wzrosła renta socjalna? O 60% wzrosła. Dlaczego pan kłamie? O 16%. Pan kłamie. Pan poseł Szczerba wywołał temat, przepraszam bardzo. Pan epidemię chciałby wołać? Pośle pijmy wody, naprawdę. Tak, chciałby wołać epidemię. Oczywiście. Zakład na razie, sprawa zakładu na razie zostaje zawieszona. Zajmijmy się tematem, który wywołał przed chwilą pan poseł Michał Szczerba. Pan poseł Michał Szczerba mówił o próbie wywieszenia na zewnątrz Sejmu transparentów w związku z odbywającą się w Sejmie sesją NATO. Mamy telefon, dość krytyczny, ostry, ale państwo będą mogli się w studiu odnieść do tej opinii, która została tutaj do nas adresowana. Bardzo proszę. E-mail? Po prostu brzydzę się tym, co się dzieje w polskim Sejmie. Chciałbym, żeby te gwiazdy polityczne wreszcie zrozumiały. Te takie mamusie, które tak bardzo się opiekują tymi niepełnosprawnymi dziećmi. No cóż, chyba walczą o to, żeby zostać posłankami w nowym Sejmie. Oskarżenie bardzo mocne. Czy że panie chcą wejść, jakby zaistnieć politycznie? Ja się zastanawiam, komu miało pomóc wniesienie, albo w jaki sposób miało pomóc wniesienie transparentu osobom niepełnosprawnym. W jaki sposób rzeczywiście mogło dzięki temu dojść do porozumienia, w jaki sposób mogło dojść do kompromisu, panie pośle, jak pan to ocenia? Chodzi mi o sprawę tego transparentu. Jeszcze na temat tego głosu, pani poseł, pani redaktor. Ja znam dwie matki takich osób. Protestują w domu, nie przyjechały, a po prostu nie mogą przyjechać. One marzą o tym, żeby chociaż raz na dobę przespać się 5-6 godzin, a nie o tym, żeby zostać posłankami. To tak sobie temu panu, który przyjechał. Ale ten pan przedstawił się również jako osoba niepełnosprawna, może mieć sektor. Dajmy spokój. Nie można człowieka od razu dyskredytować. No, już opuszczanie, człowieka. Gada, pieprzy i zagraniczne piosenki puszcza. I kończa. Aktorzy to solidaryzują. Naprawdę marzę o tym, żeby kilka godzin na dobę się przespać, bo te dzieci, te osoby dorosłe już często wymagają opieki 24 godziny na dobę i ja takie rodziny znam. Ale natomiast jeżeli chodzi o... Już koniec. Chodzi o transparent. Jeżeli chodzi o transparent, ja uważam, że ten protest już taki osiągnął trochę moment kulminacyjny. Rzeczywiście powinien nastąpić krok wstecz i uważam, że takim krokiem do porozumienia jest to, co zostało podpisane. Ale pan wyczuł ten transparent? Do Sejmu? Ja bywałem w różnych miejscach i różnych ale panie pośle, pan poseł Michał Szczerba, ale panie pośle, my nie na ten temat rozmawiamy. To wynika z desperacji tych osób, jak gdyby... Ale nie, ja pytam, myślę, że przyniósł polityk. Ja nie znam tego faktu, powiem, że go nie zaobserwowałem. A pana zdaniem panie sobie same mogły przynieść ten temat? Nie wiem, no różne osoby do Sejmu wchodzą... Niektóre są oczywiście rewidowane niesłusznie, ale Sejm jest miejscem, powinien być miejscem otwartym dla polityków, ale także dla opinii publicznej. Dzisiaj wycieczki na przykład nie mogą do Sejmu, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że ten konflikt powinniśmy niedługo zakończyć. To jest ten tydzień, który przyjdzie, jest tygodniem, gdzie nie ma posiedzenia Sejmu i to jest dobry moment na to, żeby usiąść do stołu. I akurat Władysław Kosiniak-Kamysz, ten, który negocjował w poprzednim rozdaniu politycznym,
jest dobrą osobą, która pomogła takie osoby. Panie Piotrze, apel Kukiz 15 na temat tych wydarzeń piątkowych i chodzi oczywiście o ten transparent i całą tą sytuację taką bardzo nerwową. Samą udział, czy sama demonstracja, to co się dzieje w Sejmie, no, osiągnęło swój najważniejszy efekt. Znaczy my rozmawiamy o problemie osób niepełnosprawnych, o tym, jak bardzo zaniedbana była sytuacja przez najbliższe lata i mam nadzieję, że w przyszłości wypracujemy takie rozwiązania, żeby mieli możliwość godnego życia, godnego funkcjonowania. I to jest najważniejsze. Natomiast to wszystko, co dzieje się wokół, czy wizyta Lecha Wałęsy, czy kwestia transparentna, to jest naprawdę rzecz wtórna wobec tych wszystkich problemów, które tam są. I to są... No, ale wie pan, ale ona wpływa na postrzeganie przez opinię publiczną. To jest tak, że można się zachować w taki sposób, jak się akurat zachowuje pana klubowa koleżanka, która, przepraszam bardzo, rzeczywiście osobami niepełnosprawnymi, które są w Sejmie, zajmuje się, ale nie robi sobie z nimi selfie, a można sobie robić z nimi selfie. I teraz pytanie o ocenę tych dwóch sytuacji. Panie pośle, niech pan przejrzy media społecznościowe, będzie pan wiedział. Pan sobie chyba nie robi z tego, co pamiętam. No więc właśnie. No pan poseł Szczerba również sobie nie robi selfie, czyli można powiedzieć, że tak samo jest dobrym przykładem jak pani poseł Ścigaj. Ale wie pan o tym, że są tacy, którzy sobie robią. To prawda. Niestety zdarza się, że ta chęć zaistnienia jest mocniejsza niż ta chęć tego, do czego my jesteśmy tak naprawdę powołani, mówię tu wszystkich opcjach politycznych, czyli do pracy z obywatelami na ich rzecz. Natomiast wracając do sprawy, wolę zdecydowanie, żeby takich eventów w postaci wizyty Lecha Wałęsy, czy eventów w postaci całego zamieszania z transparentem nie było, a żebyśmy cały ten czas, który poświęcamy na dyskusję, czy to dobrze, czy kto kogoś szturchał, albo czy i jak długo Lech Wałęsa powinien zostać, poświęci na szukanie najlepszych rozwiązań, bo to nie jest proste. To nie jest tak, że te 500 zł wystarczy dać i się sprawę zakończyć. To jest jakaś rzecz, która wydaje się natychmiast potrzebna. Natomiast te problemy to wiedzą wszyscy. To było słychać przez ostatnie minuty. Tylko pojawia się pytanie, komu dać? No właśnie, tych problemów jest dużo, dużo więcej. I kwestia orzecznictwa, ale też kwestia tego, co działo się w latach 90, bo to orzecznictwo pozostawało wiele do życzenia. Myślę, że to jest sprawa, którą warto byłoby też się zająć, ale to wszystko też wymaga czasu. Więc z jednej strony ja uważam, że jeżeli mówimy o dotacji, to przyznać ją rzeczywiście tak, jak proponują protestujący, nie od tego budżetu, bo to jest dużo pieniędzy, ale od następnego. W tym czasie pewną kwestię zweryfikować, przyznać to osoby, które nie są w stanie bardzo... Ale przepraszam bardzo, nie można przyznać, no to jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego i nie tego Trybunału Konstytucyjnego, tylko jeszcze poprzedniego, no nie można... Dlatego pani nie wspomina o tym, że w 2014 roku nie jest wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o zwiększeniu... A jeszcze jak ty sprzedajesz, taki cubek jesteś, że ty jej powiesz, że ci dwa razy spadł, to ona mówi, to ja nie wezmę. A ty, się poczujesz w łeb. Ale ja nic nie mówię, po prostu ty niepotrzebnie jej mówisz, jako inteligentny chłopczyk, że no tej babie, że on mi dwa razy spadł i chce, żeby ona ci dużo dała. To nie mówiłem, mówiłem o tablecie. Przeznaczenia takich środków, a jednocześnie, żeby pozostało zgodne z prawem. A jeżeli już jesteśmy przy wyrokach, to taki wyrok nie respektowany, to jest kolejny problem, ale zupełnie inny temat. Każdy ma. Jak realizować wyroki Trybunału Konstytucyjnego? Przecież ona nie zna ludzi. Ty się puknij w łeb. Ona tylko się uśmiechnie i ma swoje sprawy, człowieku. Świadczą o tym, że mamy do czynienia z taką dewaluacją tego procesu. No dobrze, i czekaj, ja ci nogi wyciągam. Staraliśmy się z taką wielką empatią zrozumieć potrzeby niepełnosprawnych. Nie można też odmówić tej empatii rządowi, bo był... Jedna osoba, jak do mnie coś mówi, to ona lubi tak gadać, a druga osoba nie lubi. Więc naprawdę wszyscy starali się A to uwaga pana posła Szczerby. Natomiast dzisiaj rzeczywiście widzimy za dużo polityki w tym proteście. Ja ubolewam nad tym bardzo, bo rzeczywiście to nas odciąga od rzeczywistych
tych problemów. No, widzimy takie deklaracje protestujących, które już rzeczywiście świadczą o tym, że sami protestujący przekroczyli tą granicę. No, jeżeli padają apele o to, by nie głosować na przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy w zbliżających się wyborach, no, to już jest czysta polityka i to zbrodnia. To mówiliśmy o udziale polityki. Rzeczywiście nie było wymienione porozumienie w tej wypowiedzi na konferencji prasowej, tylko pani powiedziała, że na PiS. No więc właśnie. Mówię o Zjednoczonej Prawicy, więc jesteśmy w... To była uwaga Ryszarda Czarneckiego wcześniej. Mieszała Czerwy, teraz Piotr Apel, ale jednak mimo wszystko ostatnie zdanie może wypowiedzieć pan poseł Węglas. Ja państwu nie przerywałem, bardzo proszę. Wizyta pana prezydenta, no także tego dowiodła, że mamy do czynienia z takim politycznym... Ludzie mają na stole tablet, nikt nie nosi. Rzadko kto. Tylko może przenieść, niż biura do biura. Telefonu używają. Tak, pan prezydent OS oczywiście. Mam na myśli pana prezydenta. Więc ja sądzę, że dzisiaj są podejmowani, żeby ten protest zawiesić. Także pilnuj. Czekać na wykonanie przez... Powiedział, że za 50, słyszałeś? No żaden rząd odpowiedzialny za nie ci da, ale u mnie byłeś i to słyszałeś. Takie są decyzje. Nie denerwuj mnie, nie zmieniaj. Pan poseł Kowaliński z Nowoczesnej. No jak nie słyszałeś, to ja ci mówię. No, niestety wiele rządów podejmowało zobowiązania właśnie pod pistoletem. A pan by radził, żeby podejmować pod tu chodzi o przesyłanie? Nigdy. I to mówię jako odpowiedzialny obywatel naszego kraju. Nie, nigdy nie wolno pod pistoletem podejmować żadnych router, decyzji. Tylko na 6 godzin. Musisz go dobrze naładować i 6 godzin potem możesz działać w cenocny. A jak ty łazisz 20 godzin, to jak to będzie działało? Ale chodzi o to również, żeby realizować postulaty obywateli, tak? To znaczy... A to potem, z tym telefonem. Jedno drugiemu, szanowni państwo, nie przeszkadza. To nie jest tak, że protestujący, że tak powiem... Spokojnie, ja już nawet wstecz, bo oni też już dali pewne propozycje kompromisowe. Warto by było, żeby rząd spotkał się nadal, żeby rząd spotkał. Dopóki jak potem będą problemy, nie będzie internetu, to ja ci dam. Podobno w rządzie za sprawy społeczne znalazła czas i przyszła do protestujących. I żeby pani minister Rafalska również tam się pojawiła. Dobrze, ale pani pośrednio, ja tu pytam, pan by zalecał, żeby te spotkania, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby cały czas rozmawiać, żeby nie tracić dialogu. Pan by zalecał, żeby te rozmowy były tam na korytarzu sejmowym w świetle kamer, czy pana zdaniem jednak lepiej, żeby państwo przeszli, zamknęli się w jakimś pokoju? I wszyscy ludzie z Sejmu, proszę państwa, potrzebują dużej psychologii. I potem brak psychologii wychodzi na starość, że człowiek jest głupi i że mu już się nic nie chce, to co robił, to co osiągnął. Dlaczego? Dlatego, że człowiek szuka nowych rzeczy, a nowych nie może, bo jest przyzwyczajony do domu, do samochodu, do pieniędzy, do rzeczy starych, jest wściekły, a w Ameryce, proszę państwa, ludzie odbierają sobie życie bardzo bogaci. Dlaczego? Dlatego, że i te pieniądze ich nie pasjonują, i ten samochód, i ten dom, i potem nie wiadomo, na kogo to przechodzi. No wiadomo, że na rodzinę przechodzi, tam łatwiej przechodzi, bo tu w Polsce, proszę państwa, trzeba 100 lat się sądzić. Ja jestem jak najbardziej za, mimo że nigdy sobie selfie z protestującymi również nie robiłem. Daj Lenin tak załatwił, że ta firma komunistyczna jest na państwo, na państwo. Być może jeszcze jakieś uwagi na ten temat się pojawią, ale przechodzimy do sprawy zupełnie innej. Komisja Europejska uznała, że zawrze ugodę z Gazpromem. Ta sprawa w zasadzie w sposób bezpośredni dotyczy Polski, naszej części Europy. Posłuchajmy. Wiem, że niektórzy chcieli, żebyśmy ukarali Gazprom, ale uczciwe ceny klientom Gazpromu możemy zapewnić tylko zobowiązując go prawnie do tego. No właśnie, taka była informacja. Ugoda jest, nie wiem, czy nawet słowo ugoda jest tutaj adekwatne, czy bardziej nie pójście na rękę, bo w gruncie rzeczy Gazprom żadnych konsekwencji nie ponosi. Co robił, to robił, kogo łupił, to łupił. Nic nie musi płacić, nic nie musi robić, ma tylko obiecać, że w przyszłości będzie milszy, między innymi dla Polski, może nam kiedyś da lepsze ceny. Panie pośle, zwracam się teraz do pana posła Michała Szczerby. Polska ma w Komisji Europejskiej swojego przedstawiciela. Czy pan, to jest była wicepremier, pani Elżbieta Bieńkowska, czy pan wie, w jaki sposób
co pani Pieńkowska myśli o tej sprawie? Czy ona zabierała głos? Czy ona protestowała przeciwko tej, no w sposób oczywisty, niekorzystnej dla Polski decyzji? Coś może myśleć na ten temat? No, wiesz, ja mam takie poczucie, że z tą komunikacją i z tym przekazywaniem informacji na temat aktywności pani komisarz, kiedyś wicepremier, jest problem. Ale być może pan poseł wie. Pani, to pani ocenia aktywność jednego z komisarzy. No ale naszej przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej. To decyzja Komisji Europejskiej, czyli 28. Ja rozumiem, ale być może nasz komisarz protestował. Może miał inne rekomendacje. Pani redaktor, po pierwsze jest to decyzja, która mówi o tym jednak, że Gazprom stosował monopolistyczne praktyki. No i co z tego? Po drugie, elementem ugody są pewne zobowiązania wobec tej Komisji Europejskiej. Nie, to jest pani ocena. A dlaczego? Jakie sankcje grożą za to, że pani się nie dostosuje? Ja myślę, że ani pani, ani my tutaj, może pan czarnić i wyłącznie, jeżeli się interesuje tą sprawą, ma na to czas. Więc w tej decyzji tak naprawdę jest. No wiemy o tym, że istniał spór i ten spór został niezakończony, tylko jest próba doprowadzenia do takiej sytuacji, która będzie korzystna z punktu widzenia odbiorców tych usług, które Gazprom świadczy, więc z tego punktu widzenia ta decyzja może być dla odbiorców istotna. Ja nie wiem, panie pośle, jak pan ocenia swoją wiedzę na ten temat, ale mojej proszę nie dyskredytować, akurat dużo na ten temat czytałam, więc tutaj akurat nie mam wątpliwości, jak ta sprawa wygląda. No to w takim razie Ryszard Czarnecki, czy pan miał czas, żeby się tą sprawą zająć, bo to pytanie od pana posła Szczerby. Od lat, ponieważ przypomnę, że wiele lat trwało to postępowanie antymonopolowe, podkreślam to słowo, wobec Gazpromu. Zakończyło się, pani doktor słusznie powiedziała, że żadnych konsekwencji Gazpromu, ja pokażę rozmiar medalu, również żadnych odszkodowań dla firm, które straciły na tym postępowaniu Gazpromu, firm europejskich. No ja przepraszam bardzo, wszyscy żeśmy stracili, wszyscy ci, którzy gaz kupowali, to stracili. Oczywiście, przecinek, oraz konsumentów i odbiorców. Mimo już tutaj, że zawsze kwestia energetyczna była przez Rosjan stosowana jako szantaż energetyczny, mówię o praktyce wobec Ukrainy, wobec państw Kaukazu, Białorusi, nawet jednej cennej euroazjatyckiej z Rosją. A zwracam też uwagę w wymiarze formalnym tylko, że każda decyzja Komisji Europejskiej, chodzi o procedurę, każdy komisarz jest 27, wysłuchajmy to przewodniczący Komisji Europejskiej, ma prawo złożyć za nie odrębne wodę zapadu. Pani komisarz Pieńkowska, nienormalny, ale to i muszę mieć. Ale ty nie powiedział wali, to ty jego nic nie dał, był delikatny. Wali na to, co jest. Wracając do tej decyzji, to jest zapowiedź na przyszłość naiwną w wysokości 10% światowego brutu Gazpromu. Tylko tyle, że to jest to, że tak powiem, to się przyszłości. Na razie poszedł message, bardzo jasne przesłanie, że można sobie pimpać, można grać na nosie Komisji Europejskiej. Jak się ma niemiecki parasol, no to jest dobrze. I apel do pana posła, przedstawiciela Platformy, żebyście no naprawdę nie byli w każdej sprawie rzecznikiem Komisji Europejskiej, bo pan tutaj broni tej decyzji. Ale nie, to może źle zrozumiałem, przepraszam. Zwracam uwagę, że to tak naprawdę jest zwycięstwo Gazpromu, mimo że oczywiście, co już powiedziałem, są zawarte groźby wobec Gazpromu na przyszłość, ale na razie po prostu mogli grać na nosie. Pan poseł Piotr Apel z Kukiz 15. Panie pośle, czy pana zdaniem w takich sprawach dotyczących żywo już interesu Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i naszego regionu, no bo inaczej tej sprawy nazwać nie można, polska komisarz powinna jednak skorzystać z możliwości jakiejś nawet formy protestu, czy zaznaczenia, że ma inne zdanie i zaznaczenia. Tylko polska komisarz, bo ja się dziwię, że inni komisarze. No dobrze, ale my się, krajów, ale tak my się możemy dziwić, niech się inni dziwią, my się zajmujemy sobą. Tak, no to jest wyrok dość bez precedensu. Najpierw sprawa bardzo, bardzo długo trwała, 2011, jeżeli się nie mylę, czyli prawie 7 lat, a na końcu wystarczyła obietnica Gazpromu, że już nie będzie prowadzić tej monopolowej i wszystko będzie dobrze. Znaczy to
To pozostawia wiele do życzenia, tym bardziej, że o mały włos przez tą działalność no, tak naprawdę nie straciliśmy kontroli nad siecią przesyłową gazu, nad firmą, która jest właścicielem tej sieci przesyłowej i mogliśmy naprawdę być w bardzo trudnej sytuacji energetycznej. Czy powinna, oczywiście, że powinna. Z drugiej strony pytanie, czy to coś by dało? Znaczy, czy jesteśmy w stanie zbudować taką koalicję, która oprze się Niemcom, którzy mają żywy interes, żeby Gazprom nie był ukarany? Czy jesteśmy w stanie stworzyć, i to nie tylko do nas pytanie, ale też w ogóle Europa jest w stanie stworzyć... No tak, no ale to pojawia się takie pytanie, czy jak nie będziemy o tym mówić, to czy jesteśmy w stanie, tak? No, no bo tak, jak będziemy się nie odzywać, to prawdopodobnie na pewno nie jesteśmy w stanie, pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, na ten sam temat. Straciłem, tylko skończę, że krew, które straciłem na tym jest dużo, dużo to więcej. To jest pan poseł Piotr Apel, żeby się nie pomylił z naszym słuchaczem Polskiego Radia 24. Pozwolę sobie skończyć, że to jest tak naprawdę ten wyrok stawia duże pytanie nad Unią Europejską i nad kondycją Unii pan Europejskiej. Pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Akurat te ostatnie słowa pana posła można przypisać także mojej osobie, bo rzeczywiście jak patrzymy na to i z oddali, z perspektywy Polski, ale też z praktyki życia codziennego, to dzisiaj widzimy o tym, że Unia Europejska ma problem, co zrobić dalej z Rosją, jak ułożyć relacje z Rosją, bo jakie mamy fakty? Oto wydarzenia na Majdanie, czyli druga fala rewolucji pomarańczowej, Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej wydawało się, że za chwilę Ukraina podejmie korzystne decyzje, będzie krajem pretendującym do Unii Europejskiej, rozszerzy się ta strefa buforowa przed Rosją. Okazało się zupełnie coś innego. Rosja po kilku dniach zajęła Krym, po kilku miesiącach dwie republiki utworzyła na terenie niepodległej Ukrainy i dzisiaj Komisja Europejska tak naprawdę nie wie, co z tym zrobić, czy to zaakceptować, czy nie. I myślę, że nawet społeczność międzynarodowa nie wie, co z tym zrobić. I dzisiaj mamy kolejną odsłonę tych trudnych relacji, które nas szczególnie dotyczą, bo przecież wiemy, że jesteśmy trochę bliżej położeni niż Francja, niż nawet Niemcy do Rosji. Ja odczuwam, że jednak Komisja Europejska zrobiła krok w tył albo uległa presji rosyjskiej. Nie potrafi rozwiązać. My ponosimy, jako polscy rolnicy, mówię o sobie o tym. Dobra, to chciałby pan głos pani komisarz Pieńkowskiej w tej sprawie? Nie, ja bym chciał przede wszystkim. No nie mamy innego, panie pośle, zwracam się do pana posła, jeżeli Komisja Europejska chce zrobić jakiś krok w tył z Rosją, to na przykład powinna wprowadzić sankcje na Polska, proszę państwa, się nie może otrząsnąć w tej sytuacji, że tyle tych maski, a jeszcze to wychodzi. Nie w gry klas porozumienia, tak szybciutko na ten temat. Proszę Państwa, no oczywiście jesteśmy głęboko rozczarowani tą decyzją komisji. Po raz kolejny okazało się, że Zachód nie rozumie Wschodu. Przecież no, jest jasne, że Kreml używa tego nośnika energii jako instrumentu w polityce międzynarodowej. Dotyczy to nie tylko Polski, krajów bałtyckich, także Bułgarii bardzo mocno. No i mieliśmy do czynienia w ostatnich latach wielokrotnie z wstrzymaniem dostaw gazu, z ograniczeniem tych dostaw, ale jeśli można, to dosłownie ważna kwestia. Chociaż po jednym zdaniu na temat Warszawy się wypowiedzieli. Z całą pewnością ta decyzja jest krzywdząca dla Polski i oznacza brak takiej solidarności europejskiej. Proszę Państwa, no rzeczy mnie również troszkę rozczarowuje postawa Komisji Europejskiej, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to również w takim razie nie jest porażka polskiego rządu, no, gdzie jest nasza dyplomacja, żeby doprowadzić do tego, żeby jednak dać łupnia Gazpromowi. To uważam, że to powinniście również Państwo zrobić. To uważam, że polski rząd powinien o to zabiegać. To był nasz interes, żeby dać takiego łupnia. Jeśli się to nie udało, no to zostaje nam niestety plan B. I będziemy musieli pracować dalej. Może, mam nadzieję, nigdy Gazprom nie będzie już musiał dostawać tej kary, bo to oznacza, że będzie nas... Nie można, panie pośle, niestety bezwzględnie zmieniamy temat dosłownie na chwilę. Mamy decyzję Komisji Weryfikacyjnej, która przyznała odszkodowania osobom, które padły ofiarą dzikiej reprywatyzacji, czy po prostu przestępczej reprywatyzacji. Decyzję podjęła komisja pod przewodnictwem Patryka Jakiego, no ale jego zastępcą jest pan Paweł Rabiej, również kandydat, tym razem na zastępcę prezydenta Warszawy, więc tutaj nie było, zdaje się, żadnych rozdźwięków, no ale Warszawa do tej pory, miasto Warszawa nie zadeklarowało, czy te odszkodowania będzie wypłacać. Szybciutko, po jednym zdaniu, mamy bardzo mało czasu. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Ale on ustalał, chyba też nie jest.
A jak się tak dzwoni, nie wiesz, czymś imienia, nie znasz urodzenia, no to... pokrzywdzonym przez wiceprzewodniczącą... Trzeba było wiedzieć, co się żona się o to zapyta. Michał Szczerba, rozumiem też... Nie ważne kto. Tylko pewnie w innej kolejności. Brawo Paweł Rabie i brawo Paweł... Odczekaj, nie będzie inna osoba, ty nie rozumiesz. Pani była tym urzędnikom pisowskim w 2020. To ona o co innego się teraz zapyta, bo tak jest. Oni powinni tej kamicy... Bo nie powinni tej kamicy zwracać, nie pan jeszcze raz ci mówię, że to nie jest ważne, czy on, czy ona. Jak jest sprawa podejrzana, to ona będzie on imię matki się pytała. Nazwisko rodowe. Jednak nie będzie brawo, tylko będzie... No ale gdzie tego nie będzie pan Piotr Apel, Kukiz 15, przepraszam bardzo, Kukiz 15 teraz ma głos. Przedstawiciel Kukiz 15, który popartą... Tak, kilka rzeczy mieli. Najpierw, a potem. Natomiast trzeba rozwiązać sprawę systemową w postaci przeprowadzenia ustawy... Pan poseł Mirosław Maliszewski, miasto powinno wypłacić... Miasto powinno wypłacić, tak jak ja za chwilę jadę do powiatu południowego Mazowsza, które ja wczoraj nawiedziłem trąbą powietrzną. Pan poseł Zbigniew Gryglas, porozumienie. Powinno miasto wypłacić, czy nie? Tak, to słuszna decyzja. I pan poseł Paweł Kobyszyk, Nowoczesna, powinno miasto zapłacić. To ja też chyba tutaj tak samo, nie ma wątpliwości, tak jak komisja weryfikacyjna. Paweł Kobyliński, Nowoczesna, Zbigniew Gryglas, porozumienie. Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo.